Hej tu Sonia, witajcie na moim kanale, witam Was ze stolicy Węgier, czyli z Budapesztu. Jak może wiecie, wyjechaliśmy w miesięczną podróż, w takiego małego Eurotripa. Byliśmy ostatnio w Bratysławie, nasz kolejny przystanek to właśnie Budapeszt. Jedziemy potem dalej nad Balaton, jedziemy do Słowenii, do Chorwacji i do Włoch. Więc koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, żeby nic Was nie ominęło i żebyście śledzili dalsze etapy naszej podróży, bo na pewno będzie fajnie i ciekawie. A teraz Was zapraszam na vloga z Budapesztu. Jak oglądaliście poprzedni vlog i jesteście na bieżąco z naszym Eurotripem, co tak naprawdę to jest drugi film, więc nie trudno być na bieżąco, to wiecie, że parę godzin temu się z Wami pożegnałam. Wyjeżdżaliśmy wtedy z pod Bratysławy w kierunku Budapesztu. Z małą przerwą na obiad właśnie jest wieczór i dojechaliśmy do Budapesztu. Jesteśmy w hotelu. Hotel jest, słuchajcie, świetny. Tu gdzieś Wam daję lokalizację. Również on jest z grupy Marriott. I to, co mówiłam w zeszłym odcinku, że my często z grupy Marriott bukujemy hotele, bo mamy tam, zbieramy punkty. Maciek ma już jakiś tam złoty status i przez to często dostajemy różne benefity i na przykład teraz również dostaliśmy upgrade pokoju, z czego się cieszymy. I właśnie zmierzamy do pokoju, więc od razu zrobię Wam room tour. Więc tutaj wchodzimy i mamy sypialnianą część. O kurde, jaka wielka łazienka. No, najmniejszy pokój grałem. Co? Mniejszy pokój grałem. No, myślę, że na pewno mniejszy. No pięknie. I lecą Ci forinty? Tak. A tutaj salonik. O, ja sobie tutaj dzisiaj będę montować film z Bratysławy. To jest taki telewizor, że można go obrócić chyba. O. Możemy tam sobie oglądać, a możemy w łóżku. Przyjechaliśmy już teraz trochę przez Budapeszt, staliśmy dużo w korkach, wygląda pięknie. Chciałoby się aż pójść już na jakiś spacer, ale ja właśnie muszę montować film z Bratysławy, który wy już oglądaliście w zeszłym tygodniu, oraz muszę też przygotować się w ogóle do tego Budapesztu trochę i do tego budapesztańskiego vlogu, co tam będziemy zwiedzać, co robić, więc na razie się żegnam i widzimy się jutro. No i mamy już nowy, piękny dzień w Budapeszcie i zaczynamy go w New York Cafe, czyli w najbardziej znanej kawiarni w Budapeszcie i jednej z najbardziej znanych na świecie. Zresztą ona jest nazwana jedną z tych najpiękniejszych, albo nawet i najpiękniejszą. Ciężko się nie zgodzić, bo naprawdę jest efekt wow już od wejścia. Kawiarnia ta powstała pod koniec XIX wieku. Tu w ogóle była w tym budynku siedziba firmy ubezpieczeniowej i właśnie wtedy też powstała tu kawiarnia, która bardzo szybko zyskała popularność wśród zamożnych mieszkańców Budapesztu, ale także szczególnie wśród artystów, pisarzy, poetów, którzy tutaj przychodzili. Miejsce stało się bardzo, bardzo znane wśród turystów. Tutaj podobno ustawiają się kolejki na godzinę stania, ale my wyszliśmy z buta. Akurat tak się nam przytrafiło. Dużo osób przychodzi tutaj właśnie na kawkę, na herbatkę, ale może też przyjść na coś do jedzenia. Tutaj są takie węgierskie lub takie austro-węgierskie dania, poza tym dużo takich klasycznych, tradycyjnych deserów. A my postawiliśmy na koktajle. Jest to New York koktajl, w którym jest kalua, likier z orzechów laskowych, jest kakao, jest espresso. Tutaj, jeżeli chodzi jeszcze o tą kawiarnię, to ona oczywiście, tak jak wiele kawiarni, wiele w ogóle miejsc ucierpiała po II wojnie światowej. W pewnym momencie popadła w ruinę. Tutaj w ogóle otworzyli jakiś sklep, wyglądało to całkiem inaczej, ale na początku XXI wieku miejsce zostało odnowione, znalazł się inwestor i odnowili to miejsce w taki sposób, żeby przypominało te wnętrza za jego czasów świetności pod koniec właśnie XIX wieku. No i widać, że im się to udało. W związku z tym, że kawiarnia jest tak popularna, no to oczywiście jest to miejsce bardzo turystyczne i też dość drogie. Nasz koktajl kosztuje 15 euro, co myślę, że w takich, wiecie, fancy miejscach za koktajl to jest normalna cena, ale ceny za kawę, za herbatę to też takie 10 euro trzeba liczyć. Dużo osób mówiło, że to jest, wiecie, taki tourist trap, ale ja nie uważam. Ja wiedziałam, że tu muszę przyjść. Po pierwsze, nazywa się New York Cafe, jak wiecie, kocham Nowy Jork, a po drugie, tu się nie przychodzi może właśnie na jakieś jedzenie, na najbardziej wybitne jedzenie, jakie zjemy w życiu, ale właśnie na te wnętrza. I myślę, że nie można tego zaliczyć jako tourist trap, bo takie miejsce, taką kawiarnię na pewno warto odwiedzić. Jeszcze zaraz pójdziemy się po niej przejść i pokażę Wam trochę więcej.
wyszliśmy i zobaczcie, już tam za mną ustawia się kolejka. My akurat mieliśmy turbo szczęście, że tej kolejki nie było. Mamy środę, więc też wiadomo, na pewno to pomaga, ale myślę, że w weekendy są tu największe kolejki. Z tego, co widziałam, można wykupić taki fast track, że wchodzimy szybciej, kosztuje to 5,5 euro do osoby. Byliśmy też jeszcze tam na balkoniku porobić sobie zdjęcia właśnie z widokiem na kawiarnię. Na pewno warto po tej kawiarni się przejść. Stawiają w ogóle takie bramki, gdzie jest przekreślony aparat i telefon, żeby nie robić zdjęcia jakimś konkretnym stolikom, gdzie pewnie ludzie zrobili jakąś może rezerwację, może są tam goście hotelowi, bo tu w ogóle się też taki luksusowy hotel w tym budynku znajduje, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Myślę, że warto, bo miejsce naprawdę w środku robi wrażenie. Tu jeszcze chcę Wam pokazać, jak ten budynek wygląda z zewnątrz. Naprawdę jest piękny, robi wrażenie. W ogóle co jakiś czas jeżdżą takie żółte Bolty taksi, więc trochę widzicie, New York Cafe, żółte taksówki w Nowym Jorku. Architektura trochę inna, co prawda, ale naprawdę jest tu bardzo, bardzo ładnie. A my teraz idziemy na metro. Kupiliśmy bilet, ściągnęliśmy taką aplikację Budapest Go, się nazywa. Tam można sobie kupować bilety na metro. Można kupić też taki bilet 24-godzinny. Po prostu dostaje się QR kod i się skanuje. I teraz chcemy jechać na Wzgórze Zamkowe. Planowaliśmy to zrobić rano, ale pogoda była średnia. Teraz z godziny na godzinę ma być coraz cieplej. Ta pogoda ma się poprawiać, więc myślę, że to jest teraz dobra opcja, żeby tam pojechać. Więc idziemy na metro. Metro jest dość nisko, więc są wysokie schody ruchome i nie czuję się komfortowo. No i zobaczcie, poprawiła się pogoda, wyszliśmy z metra i powitało nas słoneczko. Szybka powtórka, jeżeli chodzi o takie najważniejsze informacje o Budapeszcie. Kiedyś nie było Budapesztu, było miasto Buda, Buda to było niezależne miasto, które nawet przez jakiś czas było stolicą Węgier. No i był też Peszt, to były dwa niezależne miasta. Ważnym krokiem w scaleniu tych dwóch miast w jedno było zbudowanie właśnie tego mostu, który znajduje się za mną. Most zbudowano w 1849 roku, a w 1873 roku doszło do takiego już oficjalnego połączenia miasta Buda i Pesztu, i tak powstał Budapeszt. Ten obszar, który się znajduje za mną, to jest właśnie Buda, jest to obszar taki górzysty, zalesiony i znajduje się właśnie na prawym brzegu Dunaju. Tam znajduje się właśnie cała ta Góra Zamkowa, a Peszt, po Peszcie się teraz poruszaliśmy od rana, tam też mamy hotel i tak naprawdę Peszt zajmuje 2/3 całego Budapesztu, a my teraz idziemy na most. O, zobaczcie, tutaj jedzie tramwaj. Te tramwaje nie są takie nowoczesne, tylko są takie starodawne. I super wyglądają też, warto podobno takim tramwajem się tutaj przejechać. No i wchodzimy na most. Witają nas dwa lwy. Most nazywany jest mostem łańcuchowym, po prostu mostem Secheniego. Nie wiem, czy dobrze to wymawiam. Jest to nazwa, która pochodzi od Isztwana Secheniego, czyli jego takiego pomysłodawcy, inicjatora, który był po prostu tutaj znanym politykiem, znanym przedsiębiorcą. Przez ten most warto przejść, bo on nie tylko robi wrażenie tak architektoniczne, ale jest też przede wszystkim symboliczny, bo tak jak mówiłam, on wpłynął na połączenie dwóch miast w jedno. Przeszliśmy przez most i chcemy wjechać na górę taką kolejką linowo-terenową. Można oczywiście wejść tam na pieszo, ale stwierdziliśmy, że to też taka mini atrakcja sama w sobie. Jest to w ogóle kolejka, która powstała w 1870 roku i jest najstarszą funkcjonującą do dziś taką kolejką właśnie linowo-terenową. Maciek właśnie kupuje bilet. Ile kosztuje? Bilet w tej z powrotem kosztuje 4000 forintów od osoby. Przez internet można kupić tylko z tej strony. Jak chce się w jedną, no to musicie kupić normalnie w kasie. No i wjechaliśmy na górę, ta przeprawa trwała kilkadziesiąt sekund. No a teraz mamy już z góry piękny widok. No i jesteśmy już przy Zamku Królewskim. Widzicie tą charakterystyczną kopułę nade mną, która pojawia się na wszystkich zdjęciach, fotografiach z Budapesztu. Jest to właśnie taka tutaj perła tego całego wzgórza zamkowego. W środku teraz znajdują się muzea. Jeżeli chodzi w ogóle o sam budynek, to on został w czasie wojny doszczętnie zniszczony. Potem były próby odbudowy i rekonstrukcji, ale władze komunistyczne te kilkadziesiąt lat temu nie podeszły do tej rekonstrukcji za bardzo rzetelnie i dopiero po latach wnętrza były bardziej tak rekonstruowane, żeby przypominały dawne czasy, jeżeli chodzi o te komnaty królewskie i wszystko. My raczej do środka nie będziemy wchodzić. Jeżeli nie planujecie wchodzić do muzeów, to tutaj warto na pewno przyjść na ten teren, bo stąd rozpościera się piękny widok na miasto. Przeszliśmy sobie tutaj na drugą stronę. Tutaj też jest taki fajny punkt widokowy i super stąd widać wzgórze Gelerta. Tam na szczycie jest nawet taka statua wolności. Planujemy na to wzgórze pójść, ale
ale zobaczymy, jak to będzie z pogodą w kolejnych dniach. My po tym wzgórzu tutaj poruszamy się w tempie ekspresowym, ponieważ nasze zwiedzanie jest dostosowane do rezerwacji, które Maciek zrobił w restauracjach. Spieszymy się na obiad, ale nie mogliśmy ominąć kolejnej perełki, jeżeli chodzi o wzgórze. Jest to taki piękny, gotycki kościół. Kościół nazwany Kościołem Macieja, choć tak naprawdę jest to kościół Najświętszej Marii Panny, ale nazwa wzięła się od króla Macieja, który był królem Węgier, Chorwacji i Czech. Chyba w XV wieku. Nie dość, że jest taki piękny, strzelisty, gotycki, to ma jeszcze taką cudowną, kolorową dachówkę na górze. Zajrzymy do środka i idziemy dalej. No a zaraz przy kościele znajduje się kolejny bardzo ważny znany punkt, czyli Baszta Rybacka. Żeby tutaj wejść na górę i się przechadzać tym, powiedzmy, tarasem, zapłaciliśmy około chyba 13 zł od osoby. Ja w ogóle byłam kiedyś w Budapeszcie, byłam na jeden dzień, na parę godzin na zwiedzanie z wycieczką. Nie pamiętam prawie nic z tego dnia. Pamiętam na przykład, że byliśmy na jakichś zakupach w galerii handlowej, kupiłam sobie torebkę, ale zwiedzania nie pamiętam. Wiecie, no życie nastolatki, miałam 14 czy 15 lat, więc takie rzeczy się zapamiętowało. Ale mam takie flashbacki i kojarzy mi się, że tu byliśmy i że ja mam zdjęcie właśnie w takim oknie, jak siedzę. Nie wiem, bo też gdzieś w ogóle zaginęły mi zdjęcia z tego dnia i ja kompletnie tego nie pamiętam. Ale myślę, że tu byłam. Na 95% tutaj byłam. Ta Baszta Rybacka to są takie urokliwe wieżyczki, które są ze sobą połączone takim właśnie murem, tarasem. One mają symbolizować 7 węgierskich wodzów, którzy według legendy są ojcami, założycielami Węgier. Została wzniesiona w miejscu, gdzie były kiedyś mury zamkowe, ale ona nigdy nie pełniła jakiejś roli obronnej, zawsze była taką raczej budowlą rekreacyjną, no i do tej pory jest taka bardzo właśnie fotogeniczna, miejsce na spacer, na zrobienie sobie zdjęć w tych oknach, no i oczywiście też z pięknym widokiem na miasto. Obok mamy też piękny kościół, więc tutaj naprawdę ta okolica jest bardzo, bardzo urokliwa. No i widzicie, tutaj do tej wieżyczki można sobie wejść, można sobie zrobić fajne zdjęcia. Mamy widok na miasto. No i w ogóle ten mur, ten taras, tak się widzicie, trochę ciągnie. Tam mamy kolejne wieżyczki i można sobie tak tutaj się przechadzać. Tu jak coś wszędzie możecie chodzić za darmo. My płaciliśmy tylko tak naprawdę, żeby wejść na tą część tutaj. Czyli można wtedy sobie tam pochodzić, jest wyżej, też sobie porobić super zdjęcia, ale tutaj można tak naprawdę sobie chodzić za darmożkę. My właśnie zeszliśmy już na dół ze wzgórza, zajęło nam to dosłownie chwilę, nie jechaliśmy już tą kolejką i ogólnie stwierdzam, że jeżeli będzie duża kolejka do tej kolejki, będzie dużo chętnych, no to raczej lepiej wyjść tam z buta na górę. Nie jest to jakaś wymagająca góra. Chyba, że właśnie chcecie przejechać się tą taką zabytkową, starą kolejką, bo to też jest jakiś taki bajer. A my lecimy na obiadek. Tu w ogóle mamy hotel, dokładnie tam, w tamtym budynku za drzewem, więc śpimy zaraz przy placu, uwaga, którego nazwy nie mogłam zapamiętać, Wyryszmarty. Wyryszmarty, tak chyba to się czyta. Po węgiersku S czyta się jako szy, a szy czyta się jako S. Więc to może być mylące, a poza tym różne kropki i kropeczki nad różnymi literkami. No i zmierzamy teraz do dzielnicy żydowskiej. Będziemy przechodzić teraz jeszcze przez Fashion Street, czyli na pewno jest dużo jakichś sklepów ubraniowych i nie tylko, więc idziemy tam. Zauważyłem znajome nazwisko Bem. Moja babcia mieszka przy Bema. Skojarzenie było szybkie, ale Józef Bem no to jest bohater narodowy Polski, ale też Węgier, bo walczył o wolność Węgrów w XIX wieku. No i tu jest jakaś taka wystawa. Tak, jest dwujęzyczna wystawa po węgiersku i po polsku. Można też skanować, żeby sprawdzić po angielsku. I tak się ciągnie. No taka, wiecie, wystawa na ulicy mała. Wprawne oko wyhaczyło znajome nazwisko. Wchodzimy już na teren dzielnicy żydowskiej. Tutaj właśnie mieszkali Żydzi, tutaj znajdowały się synagogi. Ta część miasta oficjalną dzielnicą stała się dopiero po tym, jak Buda i Peszt się połączyły, jak powstał Budapeszt. Dzielnica ta nazywa się Erzsébet Város. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Znowu jest to S zamienione na szy. Ten węgierski mnie wykończy, jest dość trudny. Tłumacząc, jest to miasto Elżbiety. Oczywiście jest to nawiązanie do cesarzowej Austrii Elżbiety, zwanej Sisi, oraz królowej Węgier. Ja tak jak wam mówiłam już w filmie z Wiednia, kocham
oglądałam kiedyś, jak byłam mała, film Sisi i moja cała wiedza na temat Sisi, wtedy tej historii właśnie, była oparta na tym filmie. Jak się potem okazało, bardzo dużo rzeczy było tam przekłamanych. Nie oczywiście, jeżeli chodzi o samą historię, ale bardziej o samą osobowość, o samą osobę Sisi. Jednak ja z tego filmu bardzo dużo zapamiętałam i tam tej sprawy węgierskiej, tych Węgier też było sporo. Ona sama Węgry kochała. My teraz byliśmy właśnie w synagodze, ponieważ w pewnym momencie tutaj w tej dzielnicy, w tej części miasta mieszkało 200 tysięcy Żydów. No i ta synagoga, która znajduje się za mną, to jest wielka synagoga. Jest ona największą synagogą w Europie i chyba trzecią w kolejności na świecie. My do niej weszliśmy, ale to wiecie, w zależności od tego, czy was interesuje, my byliśmy tylko tak sami się przejść, pochodzić, zobaczyć, jak to wygląda w środku, ale tak naprawdę tam bardziej chodzi o to, żeby pójść na takie wycieczki z przewodnikiem. Wtedy jesteśmy oprowadzani, trzeba po prostu zobaczyć, o których godzinach są wycieczki, które nas interesują. Tu głównie chodzi o to, w jakim języku chcemy, żeby ta wycieczka była, na przykład w języku angielskim. Tutaj nadal mniejszość żydowska zamieszkuje te okolice. Też jest dużo takich punktów upamiętniających. Pójdziemy zobaczyć, co tam jest dalej. A zobaczcie, tutaj mamy nawet mural przyjaźni polsko-węgierskiej. Oto ten mural. A tu powiem wam, ogólnie klimacik jest świetny. Na razie cisza, spokój, ale podobno wieczorami tutaj wszystko tętni życiem. Dużo w ogóle tu jest sklepików, restauracji i tego typu rzeczy. My idziemy teraz zaraz w fajne miejsce. A to jest mural upamiętniający słynne zwycięstwo reprezentacji Węgier w piłce nożnej nad reprezentacją Anglii. My mieliśmy słynny remis na Wembley, a Węgrzy nad Anglią wygrali w latach 50. W ogóle w latach 50. piłkarska reprezentacja Węgier była najlepszą na świecie i gromiła wszystkich jak leci. Liderem tej drużyny był Ferenc Puszkasz, legenda Realu Madryt, pochowany w Bazylice Świętego Stefana w Budapeszcie. I jego imieniem, jego nazwiskiem nagradzana jest co roku najładniejsza bramka roku. Także to świadczy samo za siebie. Dzielnica żydowska jest też znana z tak zwanych ruins bars, ruins pubs. Są to miejsca, które powstały właśnie, jak sama nazwa wskazuje, w ruinach, w opuszczonych budynkach czy kamienicach. I są to miejsca, które najczęściej powstały z inicjatywy młodych, szalonych, kreatywnych ludzi. Przestrzenie imprezowe, artystyczne, gastronomiczne. I my teraz idziemy do jednej z pierwszych przestrzeni, jakie tutaj właśnie w tym nurcie powstały. No i tu właśnie wchodzimy. Miejsce nazywa się Simpla Kert. Tu jest wejście, obok jest jakiś sklepik, a my idziemy tam, w ten tunel. Zobaczymy, co nas czeka. Wchodzimy do środka. Na razie jest dość ciemno. No i tak naprawdę to już nie jest jeden pub, jeden bar, tylko to jest taki kompleks barów i pubów. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tu jest wszystko. Rośliny, kule dyskotekowe, milion jakichś dziwnych artefaktów nazbieranych pewnie przez lata. Tu jest jakiś sklepik. Na razie jeszcze spokojnie jak na to, co tutaj chyba się dzieje późniejszymi wieczorami. Zobaczcie, jakieś stare telewizory, ekrany, komputery, neony. Tu mamy trochę bardziej otwartą przestrzeń. Przycupnęliśmy sobie już przy stoliczku, mamy piwko, poszliśmy w klasykę. Tutaj w tych barach można kupić różne napoje, też jakieś drinki i tak dalej. Jeżeli chodzi o sam klimat miejsca, to wiecie, to jest taki klimat, który niektórym się spodoba, a niektórzy będą się tu czuli niekomfortowo. Wiecie, zapach takiego rozlanego piwa. Tych rzeczy tutaj jest mnóstwo. Naklejki, graffiti, milion jakichś artefaktów, bibelotów, staroci, dużo ludzi. Więc tu jest taki trochę anarchistyczny klimat, ale no coś to w sobie ma i nie bez przyczyny to miejsce jest kultowe. Ale tu przychodzą i widzę rodziny z dziećmi, jakaś wycieczka szkolna przed chwilą weszła, więc nie ma się czego bać tutaj. To miejsce, mam wrażenie, że to jest taki żywy organizm, który gdzieś tam od tych 20 lat, odkąd powstał, chyba wcześniej trochę w innym miejscu, to tak po prostu cały czas tętni życiem, nowe rzeczy tutaj dochodzą. Poza tym, że tutaj można przyjść jak do baru, jak do pubu, to odbywają się też jakieś koncerty, wystawy, jakieś targi i tak dalej, więc to miejsce nigdy chyba nie śpi. Ja bym chciała się tutaj jeszcze przejść i zajrzeć tutaj w różne kąty, co oni tutaj takiego nagromadzili, bo tutaj się dostaje oczopląsło od tych wszystkich rzeczy. Nie wiadomo, gdzie się patrzeć, więc jeszcze potem się na spokojnie przejdę i zobaczę, co tu mają. Poza tymi wielkimi kulami dyskotekowymi, tu jakiś mamy kawałek, w ogóle samochodu stoi, więc to jest wszystko.
Jak ci się podobało? Wypiłem dobre piwko. A poza tym? Polecasz miejsce? Chyba tak. Podejrzewam tylko, że jest tłoczno w turystycznym okresie. Tak, myślę, że jest tłoczno. My tam znaleźliśmy sobie stolik, ale dużo stolików zajętych. Myślę, że wpaść trzeba. Na pewno nie każdy to poczuje. Nie każdy poczuje ten klimat, nie każdemu się spodoba. Ale jak będziecie w okolicy, jak będziecie tutaj się przechadzać, to czemu nie? A chodź tutaj do mnie na chwilę jeszcze. Ja cię zabieram teraz na randkę na rejs Dunajem. Ale to nie jest niespodzianka. Bukowaliśmy to wczoraj razem. Powiem, że cię zabrałam na retroboat. Retroboat w Austin. Rzeczywiście nie koniec atrakcji na dziś. Idziemy na rejsik. No i jesteśmy na miejscu. Dok 10. Tu startujemy. Stąd odpływamy. Polecaliście mi rejsy po Dunaju i tak sobie pomyślałam, to może być fajna opcja, ale właśnie wieczorna, kiedy miasto jest oświetlone i kiedy możemy zobaczyć oświetlone miasto z perspektywy wody. No bo tak jak dzisiaj nam towarzyszycie od rana, to trochę tymi widokami Budapesztu już się nasyciliśmy. Zapłaciliśmy około 26 euro od osoby, ale tych opcji, tych firm, które te rejsy tutaj organizują, jest sporo. Nie wiem, czy wybrałam ten najlepszy, nie wiem, czy wybrałam to dobre, opinie miał dobre. To jest takie godzinne przepłynięcie, żeby właśnie zobaczyć oświetlony Budapeszt, więc idziemy. No i wchodzimy na pokład. Niestety nie jesteśmy jednymi z pierwszych, bo bardzo długa tutaj kolejka się już ustawiła przed nami, więc nie wiem, czy będzie miejsce na górze. Ale wchodzimy do środka. Thank you. Chcesz zobaczyć na górze? No. My wykupiliśmy sobie taką opcję rejsu, podczas której po prostu mamy to godzinne przepłynięcie i w cenie jest też kieliszek jakiegoś wina musującego, ale tak naprawdę wiedziałam, że tych opcji jest dużo. Wiecie, są jakieś romantyczne rejsy z kolacją, z jakimś bufetem i tak dalej. Mi nie zależało na tym, żeby tu nie wiadomo ile jeść, ile pić, tylko że po prostu fajnie się przepłynąć i zobaczyć miasto, ale też jak coś, to jest tutaj menu i z menu można sobie też coś dodatkowo zamówić, pewnie też jakieś przekąski. Zaraz odpływamy. Nasz rejsik trwa i właśnie przepływamy pod zamkiem, tam dzisiaj byliśmy. Teraz pięknie oświetlony. A moment, kiedy w czasie rejsu wszyscy wstali z miejsca, to moment, kiedy przepływamy obok budynku parlamentu. My będziemy zwiedzać parlament od środka w piątek, czyli pojutrze, więc wejdziemy tam do środka, ale teraz jest pięknie oświetlony i możemy go podziwiać właśnie z tej perspektywy. Wszyscy wstali, wszyscy robią zdjęcia, największe poruszenie. Tutaj na dolnym pokładzie też jest bardzo przyjemnie, więc teraz już końcówkę naszego rejsu sobie spędzamy tu na dole. Więc my dopływamy i widzimy się już jutro rano. I jutro rano będzie fajna atrakcja. Relaksująca, bardzo mocno osadzona tutaj w kulturze Budapesztu. Będzie fajnie. Widzimy się rano. Mamy już kolejny dzień. My niedawno wstaliśmy, zbieramy się, ponieważ idziemy na termy. Jedna z takich bardziej znanych term tutaj w Budapeszcie i jedne z największych, chyba w ogóle największe w Europie, jeżeli chodzi o ten kompleks basenów termalnych. Jak przyjeżdżacie tutaj tak turystycznie, przyjeżdżacie na zwiedzanie, to musicie też wiedzieć o tym, że miasto samo w sobie całe jest właśnie takim uzdrowiskiem. Posiada łaźnie lecznicze, źródła mineralne i termalne. To jest znana atrakcja, żeby sobie z takich term skorzystać. Korzystają z nich i turyści, i mieszkańcy Budapesztu. Poza tym wiele tych łaźni robi wrażenie też architektoniczne, więc fajnie tam w ogóle pójść do środka, zobaczyć jak to wszystko wygląda. My wybraliśmy te łaźnie Szczeciniego, zobaczymy jak tam będzie. Poza tym jest jeszcze bardzo znana łaźnia Gelerta, też podobno bardzo ładna w środku, więc jak tu będziecie na kilka dni, możecie skorzystać. My idziemy tam i pokażemy wam jak to wygląda i czy warto. Na termy jedziemy metrem, zobaczcie jaka piękna stacja metra. Ponieważ jedziemy pierwszą żółtą linią, która jest najstarsza. Jeżeli chodzi w ogóle o metro w Budapeszcie, to taka ciekawostka, jest to najstarsze metro w Europie kontynentalnej, bo jeszcze jest starsze w Londynie. Jak pamiętacie filmy z Londynu, też tam gdzieś to o tym mówiliśmy. Dużo też metrem, wiadomo, jeździliśmy. O! Ta pierwsza linia metra, którą my jedziemy, powstała w 1896, a ogólnie w Budapeszcie linie są cztery. Wchodzimy do budynku. Pierwszy budynek w tym kompleksie powstał jakoś pod koniec XIX wieku, a potem te termy były rozbudowywane.
No wygląda to pięknie, wchodzimy do środka. Wykupiliśmy sobie taką kabinę dodatkowo, ponieważ jak kupiliśmy bilety, to były tylko szafki dostępne, ale mogliśmy na miejscu wykupić taką mini przebieralnię. Ona kosztuje dodatkowe 10 zł chyba, nie? Tak. Jakoś tak, więc tu mamy już bransoletki i tutaj możemy zostawić sobie rzeczy i też od razu się przebrać. Wzięliśmy jedno na dwie osoby, bo jesteśmy małżeństwem. No i jesteśmy, słuchajcie, te termy słyną z tego, że tutaj jest też duży kompleks tych basenów zewnętrznych. Zobaczcie, ludzie z tyłu się gotują. Ludzi jest dość sporo, ale myślę, że tutaj tak nie jest to, co w tym miejscu może się dziać w sezonie. Jest dzisiaj super pogoda, w sensie ma wiać, ale na razie jest pięknie, słonecznie, cieplutko, więc idealnie, żeby sobie tutaj chodzić, ale też na tyle jeszcze chłodno, żeby ta ciepła woda sprawiała nam przyjemność. Tutaj w tym basenie za mną jest 37-38 stopni. No i tak to tu z zewnątrz wygląda, idziemy zobaczyć jeszcze, jak to wygląda w środku. Jak widzicie, ja mam szlafrok hotelowy, wzięliśmy po prostu sobie szlafroki i ręczniki z naszego hotelu. Obowiązkowe są klapki, ale też tutaj na wejściu macie taki sklepik, gdzie możecie sobie kupić ręczniki, klapki, stroje kąpielowe, więc jak czegoś zapomnicie lub nie macie, to wszystko da radę kupić. Tu zobaczcie, jest ten basen termalny, a tam dalej jest taki normalny basen, powiedzmy sportowy do pływania i tam chyba jest jeszcze jeden termalny, nie? Tak. No, więc, ale duży, duży w ogóle tutaj jest dość ten kompleks, więc wszyscy się zmieszczą, myślę. Tutaj w środku mamy takie baseny lecznicze. Czuć to po zapachu. Jak byliście kiedyś w jakichś uzdrowiskach albo piliście taką, wiecie, zdrową wodę, która daje trochę takim zgniłym jajem, to jest właśnie ten zapach. I tu właśnie są w środku te baseny. Przynajmniej akurat w tym budynku, idziemy jeszcze zobaczyć dalej. Tam jest mnóstwo tych basenów, mniejsze, większe i tak dalej. Nie nagrywałam za dużo, bo wiecie, raz, że mi zaparował obiektyw, a dwa ludzie tam siedzą i się gotują. No ale my spędzimy sobie tu czas na dworze, najbardziej nam się podobają te baseny zewnętrzne. Woda jest gorąca, ale przy tym wspaniała. To jest to, co mówiłam, że właśnie jest na tyle chłodno, tak zawieje wiatr, wiecie, jest kilkanaście stopni, że jeszcze jest ta przyjemność, jak chwilę tylko przebiegłam w stroju, żeby wchodzić do środka. Bo myślę, że jak wiecie, jest lato i gorące, to nie robi takiego wrażenia, a jak jest zima, no to też musi być super. Idę się gotować. Trochę przyspieszyliśmy z czasem do przodu. Jak widać, już jestem sucha po basenie. Wróciliśmy do hotelu się ogarnąć i idziemy dalej w Budapeszt. Jeżeli chodzi o te termy, to wiecie, to jest taka rzecz, którą wszyscy będą Wam tutaj polecać, bo korzystanie z tych wód termalnych, z basenów leczniczych i w ogóle tutaj z tych term jest wpisane w kulturę i w historię Węgier, Budapesztu i tak dalej. Ale to musicie sami sobie stwierdzić, czy w ogóle lubicie tego typu, no, rozrywkę to nazwijmy. Czy jest dla Was fajne po prostu takie pluskanie się w wodzie, siedzenie w takiej zupie ludzi, w gorących źródłach i tak dalej, bo myślę, że to nie jest dla każdego. Na pewno te obiekty wszystkie robią wrażenie tak architektonicznie, ale z tego, co widziałam na zdjęciach, te łaźnie Gellerta są chyba ładniejsze. Chyba ten po prostu wystrój wnętrz w środku jest taki bardziej ciekawy, oryginalny. I myślę, że te, w których my byliśmy dzisiaj, to są takie bardziej towarzyskie, wieczorami też imprezowe podobno, a może tamte Gellerta są takie bardziej kameralne. Jeżeli chodzi o cenę, to my płaciliśmy 26 euro od osoby, 10 zł dopłaciliśmy teraz za tą kabinę i myślę, że tą kabinę warto sobie wziąć, bo tam można spokojnie zostawić ciuchy, jak ma się jakieś większą nadwalizkę, to się tam zmieści, można się tam na spokojnie przebrać. No a ta różnica w cenie nie jest jakaś duża. I tam w ogóle można spędzić tyle czasu, ile tylko chcemy, czyli jak przyjedziemy sobie, nie wiem, chyba od 6 rano są otwarte termy, możemy tam siedzieć cały dzień, można tam przyjść na wieczór i tak dalej. No, jaki jest minus? Minusem jest to, że jest dużo ludzi. My jesteśmy, wiecie, jest marzec, były godziny poranne w marcu, a tam każdy basen był pełny ludzi, te w środku baseny wszystkie też, nie było żadnego pustego. Ja myślę, że jakbym przyjechała kolejny raz do Budapesztu, to raczej bym na te termy nie wróciła. Jestem ciekawa tych łaźni Gellerta, może bym tam po prostu z ciekawości poszła, żeby zobaczyć, jak ładnie wygląda ten budynek w środku, ale jakoś tak mnie nie przekonało to, żebym tam wracać, że taka jestem podjarana, że było super, ale to mówię, też bardzo takie indywidualne, musicie sami stwierdzić, czy to jest coś dla Was. A my teraz jedziemy gdzie? Na halę targową? Ta hala targowa nie jest daleko, ale stwierdziliśmy, że mamy bilet dobowy, no to podjedziemy sobie tramwajem, który jedzie tak przy Dunaju. Chyba obojętnie, którym tramwajem możemy podjechać, taka mała atrakcja. Kilka minut tramwajem dojechaliśmy pod halę targową. Jest to hala targowa, która powstała pod koniec XIX wieku. W czasie wojny niestety została zniszczona, ale w latach 90. ją odrestaurowano, odnowiono. No i jest teraz również atrakcją turystyczną. Idziemy zobaczyć, jak wygląda w środku. No i jestem właśnie w centralnym miejscu hali. Wszystkie stanowiska nadal funkcjonują, mimo że jest już godzina popołudniowa. Tutaj na razie wokół mnie mięsa mięsiwa.
I jest to miejsce naprawdę ogromne. Słyną Węgry to kiełbasa i tych kiełbas tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc możecie sobie je próbować i kupować. Kiełba na kiełbie, kiełbą pogania. Oczywiście też dużo warzyw, owoców, co zwróciło moją uwagę. Zobaczcie na te wielkie rzodkiewki. Ogromne rzodkiewy giganty. Tego typu markety zawsze są fajną okazją, żeby kupić jakieś pamiątki i przywieźć coś z wyjazdu. No a jeżeli chodzi o Budapeszt, w ogóle o Węgry, kuchnię węgierską, to stoi ona papryką. Symbolem kuchni węgierskiej jest papryka. Wszystkie dania są z papryką i tak dalej. Ja na przykład nie jestem fanką jakiejś takiej świeżej papryki, ale kocham wszelkie jakieś dodatki, przyprawy paprykowe, ostrą paprykę. No i właśnie jak chcecie sobie coś kupić, no to warto kupić przyprawy. Ja wybrałam sobie dwie. Jest to wędzona papryka. Jedna jest ostra, jedna jest słodka. Tych przypraw jest tu, słuchajcie, mnóstwo. Możecie po prostu sobie kupować tyle, ile chcecie. A poza tym dwie pasty paprykowe, które można dodawać. Też są różne. Też widziałam, że są jakieś czosnkowe, są też jakieś takie zestawy prezentowe, po kilka różnych przypraw, więc możecie tutaj na tych stanowiskach naprawdę zaszaleć. Słuchajcie, na chwilę koniec ze spacerem, bo rozpętała się prawie że burza, deszcz, wiatr i tak dalej, ale schowałam się w super vintage shopie, nazywa się Retro. Zapiszcie tutaj adres, dużo fajnych takich vintage perełek, a poza tym też ciuchy takich małych projektantów. Więc warto, myślę, tu przyjść. Są dwa piętra, rzeczy dla mężczyzn, rzeczy dla kobiet, też jakieś dodatki. Maciek poszedł na kawę, a ja buszuję. Na przykład to jest made by Native American people. Mamy tego typu rzeczy. Oczywiście dużo rzeczy w stylu kowbojskim, bo w tym sezonie styl kowbojski rządzi. Można nawet kowbojki się tutaj zaopatrzyć. Pogoda nadal nie rozpieszcza, dlatego Maćka ciągnę jeszcze do jednego vintage shopu. A po drodze mijamy pomnik Sisi, zobaczcie, akurat pod parasolką, a my idziemy do jeszcze jednego sklepu. Kolejny vintage shop, w którym jesteśmy, nazywa się Sputnik. Tu również bardzo dużo ubrań, dodatków, też trochę jakichś takich kolekcji od mniejszych projektantów. Poza tym jakieś dodatki, przypinki, gadżety, więc też można zaszaleć. Ja sobie tutaj biorę tylko chustkę na głowę. Zapiszcie sobie te adresy, bo może w trakcie zwiedzania Budapesztu uda Wam się tu wpaść. No a nasz mały zakupowy tour kończymy oczywiście zakupem, który musi być dokonany na każdym naszym wyjeździe, czyli idziemy po kubek ze Starbucksa. Z Budapesztu nie mamy, więc czas najwyższy. Jest. Co tu mamy? Pokaż od razu. Mamy Plac Bohaterów, przy którym jeszcze nie byliśmy, będziemy tam jutro. Parlament i Zamek oraz tramwaj. Dalej. To jakiś łuk? Most chyba. A, i tutaj most. Taki minimalistyczny dość, nie? Bez langosza. Nie ma żadnego jedzenia. Ni langosza, ni gulaszu. No trudno, kupujemy. No i witajcie kolejnego, ostatniego dnia w Budapeszcie. Już wiemy, że nie uda nam się zobaczyć wszystkiego. Nie wjedziemy pewnie na to wzgórze Gellerta. No pewnie się nie uda. Bo wczoraj druga połowa dnia niestety padało. W ogóle jak byliśmy wczoraj w hotelu, to tak wiało, tak dudniło w okna. Dzisiaj rano byliśmy zwiedzać parlament. Kupiliśmy bilety parę dni temu, dosłownie w dzień przyjazdu do Budapesztu. Był tylko jeden termin na zwiedzanie parlamentu, właśnie dzisiaj o 9:30. Zwiedzanie tego parlamentu trwa 45 minut i to jest taka krótka wycieczka z audioprzewodnikiem. Generalnie spoko, myślę, że jak chcecie zobaczyć wnętrza, no to i tak innej opcji nie ma. Naprawdę robią one wrażenia, są w środku przepiękne. Zwiedzamy kilka pomieszczeń, nie wszystkim można robić zdjęcia i je filmować, ponieważ jest jedno pomieszczenie, w którym znajdują się insygnia władzy, znajduje się tam korona świętego Stefana, ona jest strzeżona przez strażników. Tam jest taka bardzo uroczysta atmosfera panuje. Poza tym zwiedzamy jeszcze kilka innych pięknych pomieszczeń. Takich, wiecie, w stylu złote, a skromne. Zwiedzanie parlamentu kosztuje około 65 zł od osoby. My tyle płaciliśmy. Tam jest w ogóle jakaś zniżka dla krajów jakich? Europejskiego obszaru gospodarczego. Czyli to jest Unia Europejska plus jeszcze parę krajów, aha, na przykład Norwegia. Byliśmy przed chwilą w sklepie spożywczym po wodę, a stwierdziłam, że zobaczę, czy są też takie popularne węgierskie batony Turo Rudi, które są tu bardzo znane, stąd pochodzą. I to jest taki baton, który możemy znaleźć w lodówce. Widziałam, że też są lody, taka wersja lodowa. I to jest taki baton twarogowy, dlatego musi być w lodówce. Oblany czekoladą. Zobaczmy, czy to dobre. W środku jest rzeczywiście taki słodko, trochę kwaskowy twarożek. Są takie batony twarogowe czasem, chyba w Lidlu kupowaliśmy, nie? Takie bardziej fit, coś takiego. To raczej fit nie jest, bo jest oblany czekoladą. Jak jesteście ciekawi, jak smakuje jedna z najpopularniejszych słodyczy tutaj na Węgrzech,
to możecie sobie spróbować. Całkiem dobre, tak jakbym jadł sernik w czekoladzie. Ja lubię. No takie sernikowe, sernikowe, twarogowe. Bardzo smaczne. Nie byliśmy jeszcze tutaj, od paru dni jesteśmy w Budapeszcie. Idziemy właśnie aleją Andrássyego. Hrabia Andrássy to jest kolejna osoba, która generalnie była bardzo znana, jeżeli chodzi tutaj o politykę Węgier, Austro-Węgier. Ale mi się oczywiście znowu kojarzy ponownie z filmem Sisi, ponieważ tam też postać hrabiego Andrássyego była. I ja tak często oglądałam ten film za dzieciaka, że pamiętam taką scenę, jak właśnie Sisi wyjeżdżała często na Węgry. Długo jej nie było i przyszła królowa matka do cesarza Franciszka i mówi, że Sisi jest tak długo na tych Węgrzech, że nie ma jej u boku męża, a podobno bardzo dużo czasu spędza właśnie z hrabią Andrássym. Oni się przyjaźnili, ale były plotki, że mieli jakiś tam romans, że tam było coś więcej. Jak było naprawdę, nie wiadomo. I ta aleja, przy której mamy dużo pięknych budynków, między innymi tutaj za mną jest opera, ciągnie się przez 2 kilometry od Bazyliki Świętego Stefana, którą też widzieliśmy i którą będziecie na pewno widzieli często, jak będziecie przechadzać się po Budapeszcie, aż do Placu Bohaterów, który jest na końcu tej alei, więc my też również idziemy teraz na spacer. No i nasz spacer kończymy właśnie w tym miejscu, czyli przy Placu Bohaterów. Tutaj obok są 2 takie też ładne budynki przypominające trochę greckie świątynie. Tam są muzea, do których myślę, że warto pójść, bo niektórzy mi polecali to Muzeum Sztuk Pięknych, które chyba jest tam. No i tutaj też kończymy naszego vloga. Myślę, że nie wszystko się udało w Budapeszcie zobaczyć, choć i tak jak widzicie ten vlog wyszedł dość długi. Atrakcji jest sporo, miejsc jest sporo, knajpek, restauracji, kawiarni. Jeżeli miałabym powiedzieć o Budapeszcie, to trochę mi przypomina takie miasta jak Paryż, trochę jak Wiedeń. To jest 2 odcinek naszej podróży, naszego Eurotripu. Jedziemy teraz do Słowenii, potem jedziemy do Chorwacji i jedziemy również do Włoch, więc musicie koniecznie zasubskrybować ten kanał, żeby niczego nie przegapić. Widzimy się już niedługo. Pa, pa! Bye.